Hanna Lis przerywa milczenie. Żona Tomasza Lisa postanowiła w ostrych słowach skrytykować ostatnie poczynania prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Dziennikarka mówi otwarcie, że słowa byłego premiera doprowadziły do nagonki. Hanna Lis krytykuje Kaczyńskiego. Fala komentarzy miała miejsce po niedzielnym wystąpieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, w którym polityk otwarcie zaatakował przedstawicieli LGBT. Słowa te nie pozostały obojętne wielu osobom, w tym Lis, która postanowiła je skomentować. Dziennikarka o swoich odczuciach względem zachowania byłego premiera postanowiła opowiedzieć dziennikarzom Wirtualnej Polski. Hanna Lis, Jarosław Kaczyński doprowadził do nagonki. Zdaniem popularnej dziennikarki, prezes PiS w swojej głośnej wypowiedzi dotyczącej mniejszości seksualnych doprowadził do nagonki. Jarosław Kaczyński, mówiąc, że deklaracja LGBT jest atakiem na dzieci, musiał liczyć się z tym, że jego słowa wywołają atmosferę linczu. Wiedział, że to zaproszenie do nagonki, która na naszych oczach się odbywa. Padają postulaty leczenia ich elektrowstrząsami. Mam wielu przyjaciół w środowisku gejów i lesbijek. Obsadzanie ich przez polityków w roli wrogów narodu jest dla mnie czymś bardzo bolesnym, powiedziała Hanna Lis w wywiadzie z Wirtualną Polską. Według Lis, słowa dotyczące seksualizacji dzieci są nieprawdziwe, a ukrywanie przed najmłodszymi problemu pedofilii, tak, jak to postulują przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jest niewłaściwe. Nikt nie chce naszych dzieci seksualizować. Ta karta ma między innymi przeciwdziałać aktom pedofilskim. Ma sprawić, że położy się jeszcze większy nacisk na edukację, by przestrzegać dzieci przed takimi zachowaniami ze strony dorosłych. Swego czasu koleżanki pytały mnie, czy ja nie mam oporów przed rozmową na temat pedofilii z małymi córkami, bo one nie mogły się przemóc. Mówiłam im, że wolę małemu dziecku powiedzieć, co mu zagraża, niż potem leczyć rany na duszy i psychice, powiedziała dziennikarka. Nie pierwsza riposta Hanny Lis w stronę partii rządzącej. To nie pierwszy raz, kiedy żona Tomasza Lisa zdecydowała się skrytykować słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Upust swoim emocjom dała także w niedzielę, kiedy to skrytykowała PiS posłanki Krystyny Pawłowicz, która nawoływała do wojny o normalną Polskę. Znamienne, że wojnę o polskie dzieci wypowiadają bezdzietna stara panna i bezdzietny stary kawaler. Czekam, aż na linii frontu zjawi się prokurator Piotrowicz, obrońca księdza pedofila z Tylawy. Powiem wprost, odpieprzcie wy się hipokryci od naszych dzieci, napisała Lis na swoim Twitterze.